Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 33 odcinku serii Zagrajmy w Risen. To już kułam, widzę. A kogo my tutaj mamy? Jest jakaś nawet żywa dusza. To co, no to na początek mamy dialog. Nie pogadam sobie zbyt długo. I don't believe it. How did you get here? I opened a gate. And you? The Saurians caught me. It feels like I've been here forever. Is there more than one way out of here? There are lots of pathways. Some must lead outside, but others probably lead straight to the Saurians. Jorgensen knows some of the paths. O, jest druga osoba, która tutaj żyje. Who's Jorgensen? Someone you probably shouldn't listen to. It's all the mushrooms he eats, see? I don't trust fungus. Eat the wrong one and your insides are outsides, or you're off dancing with the pixies. He can't last much longer on that diet. Where do I find Jorgensen? Down in the swamp. Follow the path where all the big mushrooms grow, and don't eat any of them, or you'll end up like Jorgensen. How do I get deeper into the temple? Ah, that'll be via the drawbridge, the one closing off the big passageway. Only... Only what? Well, it's never been opened. At least not that I know of. Even the Saurians don't go through it. But there must be a way. Must be. There are some maps of this place. Get one of those, that'll show you. Where can I get a map? A Saurian hunting party went by here not so long ago. I bet they've got one. Where did they go? If they're a hunting party, they'll have gone outside. Go down to the swamp and ask Jorgensen. He's probably seen them. Okej, okay, ciekawa sprawa, że podobnoż możemy sobie tutaj właśnie wyjść, no nie? Dobra, nie telekinezę, tylko chciałam sobie pocisk wykorzystać. No niestety i tak gule schodzą na dość sporą ilość strzałów. Myślę, że teraz będziemy sobie, moi drodzy, też wpakowali właśnie w manę. Tylko co za tym idzie, najpierw musimy dać sobie w alchemię. Zastanawiam się, czy będę się w ogóle uczyła tych pozostałych pocisków. Wydaje mi się, że to nie jest głupi pomysł, żeby się tego nauczyć. Dobra, za dużymi grzybami mieliśmy iść, ale w sumie tutaj wszędzie są duże grzyby. O, proszę bardzo. Tutaj pewnie będzie jakieś przejście. Te łodziki to nie bez powodu tutaj są. Kurde, taki świerszcz bojowy to już nie stanowi żadnego problemu. Nie wiem, możliwe, że jest tutaj jakieś przejście dla łodzika. Bo tak jak mówię, one nie bez powodu tutaj są. Ewentualnie są po to, żebyśmy sobie zrobili z nich miksturkę. To też jest bardzo możliwa rzecz. Dobra, sprawdziliśmy dwa najbliższe korytarze. Tu jest Brent. I co, możemy iść na wprost, możemy iść w dół, w jedną stronę i w drugą. I wychodzi na to, że stąd jest jakieś wyjście takie nieoficjalne. Co my tu mamy? Dobra, na 5 strzałów taki jaszczur. No, wygląda na to, że tutaj panowie sobie mieszkają. To myślę, że na razie byśmy poszli gdzie indziej. Cóż, moi drodzy, co tam u was? Ja nagrywam odcinek, żebyście mieli na następny dzień. Ponieważ no, zapowiadałoby się, żeby go nie było. W takim tempie, dlatego że siedziałam nad rzeczami do studiów i trochę mi przy tym zeszło czasu. Więc, no niestety, ale zapowiada się już całkiem przyjemnie. No tak, tak to jest, tak to bywa. O Jezus! Nie spodziewałam się tutaj wojownika. Niedobrze. Nie powiem, solidnie mi przywalił. Ale myślę, że jak damy w manę, to powinno być dosyć dobrze już. Szkoda tylko, że nie możemy sobie tego pocisku ulepszyć jeszcze bardziej. O, proszę bardzo, mamy wyjście chyba na zewnątrz. Wygląda jak bagno. Faktycznie. Kurde, ile grzybów.
W sumie to chyba nic dziwnego. Mogłabym w sumie wyciągnąć sobie tam telekinezę, nie? Okej, okay. Gdzieś złażę. Jestem sobie tutaj, no dobrze. To w sumie możemy sobie tutaj pospacerować. Zeszłam po prostu od innej strony. Trzeba się wycofać, bo nie mam many. Jeszcze. Dobra, sporo tych wojowników. Ej, ładnie. Powiem wam, że troszeczkę mi się ręce spociły. No nie powiem, że nie. Dobra. W ogóle powiem wam, że tak sobie przejrzałam dzisiaj swój kanał i doszłam do wniosku, że bardzo dużo serii wymaga odświeżenia. Myślałam, że to złożę. No, bardzo dużo serii wymaga odświeżenia, ponieważ no, są w dziadowskiej jakości, nie oszukujmy się. I to mówię szczególnie tutaj o serii z Gothica 1, mojej pierwszej, ale nie tylko. No właśnie, nie tylko. Bo też nawet seria z Nocy Kruka jest, powiedziałabym, do odświeżenia. Od razu sobie wypijemy miksturę do HP. To ty tak sapiesz? Chyba nie, bo masz kumpla gdzieś. O kurde. Nie wiem, ile mam wytrychów. Mam lepszy pomysł. Nie mordujmy się, co? Aha, rozumiem. Dzięki, że mnie przypominasz. Ja się nie będę mordować. Mam to, więc skorzystajmy sobie. Co w środku? Silne leczenie magiczne. Szczerze? To nie ma, jakby dupy mi to nie urwało. Kurde, ale mam zawał, jak to widzę. Stary, jak ty zumarłeś dziwnie. A, bo tu masz kumpla. O, a co to? Co ja zebrałam? Kryształ amunicji? O, zręczność plus 3, spoko. Co ja podniosłam? Ej, to było dziwne. W sumie nie zwróciłam za bardzo uwagi nawet. Jest przemiana włodzika. Czy to ma mi coś powiedzieć? Ja tego nie otwierałam. Ocie, panie, nie, nie, nie. Nie będę się nadwyrężać, póki mam zwoje. To z nich będę korzystać. To jest ten moment, kiedy żałuję, że nie grałam pod magię, bo byśmy sobie korzystali z tego notorycznie. Ale dostałam prezencik, jak widzicie. Mam dodatkowe miksturki plus otwieranie zamków. Także fajnie. To jest to przejście, gdzie szłam? Nie. Ojej. O, kolejny poziom. Ej, bo ja myślałam, że to jest to samo przejście i tak troszeczkę sobie już tutaj na luzie zlazłam. Ojej. Dobra, dobra. Na spokojnie.
Nic się przecież nie dzieje, no nie? O, kamienna płyta. Tak jakoś nawet nie używam tej telekinezy, bo w sumie... Czy jest sens tak bardzo wszystko zbierać? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Tutaj ktoś nie będzie na mnie czekał? Ja tutaj byłam? Byłam. Nie, nie byłam. Lewitację mam. Nie ukrywam, troszeczkę się już tutaj zgubiłam. A te niektóre jaszczurki widzę, że są ślepe. Lepiej dla mnie. Berserk. Wow. Fajne czary, nie powiem, że nie. Fajnie, otwarte. Przemiana w popiołaka. To może być naprawdę dobry czar. Tu bym się przygotowała, bo te przejścia mi się bardzo nie podobają. A, to jest to przejście, okej. Czyli widzę, że ja troszeczkę takie kółeczka bym powiedziała robię, nie? Tutaj jeszcze nie byłam po tej części chyba. Ale podejrzewam, że to też mnie zaprowadzi w podobne miejsce. Ale możemy się tutaj rozejrzeć. I tak musimy iść na bagno i tak, żeby znaleźć mapę. Tu nic nie ma. Aha, i to jest tutaj. No dobra, czyli tutaj jeszcze mnie nie było, na górze. Cześć, kapłanie. Amulet. Nie wiem nawet, co to za amulet. Chyba nie warto za bardzo sprawdzać. Okej, a tutaj nic już nie żyje. To ciekawe. Bardzo prosty kuferek. Nawet mi się udało za pierwszym razem dzisiaj. Magiczna ochrona. Spoko, czyli co? Będziemy szli na bagno chyba zaraz. Bo tutaj już... Wszystko? Wszystko chyba przeszukałam? Wszystko? Nie wiem. Tu był kapłan. Tutaj było to. No to tutaj już w tych chatkach... Puchatkach byłam. Tam też byłam. Tu byłam. Tu był ślepy zaułek. Tam na górze byłam. Tu też byłam. Tu na dół, tu było przejście naokoło. Jak to było wreszcie z tym przejściem? Nie, to było ślepe. Czyli tutaj wychodzi na to, że żeśmy już byli wszędzie. Zbadane. Jedna ścieżka, druga ścieżka. Nie, no dobra. Czyli spadamy stąd. Idziemy typowo już na bagno. Spoko, złoże wykopane. Tu jest Brent. Tam byłam. Tam byłam. Tu byłam i tam byłam. Jeszcze się przejdę kawałek, żeby się upewnić. Tak, tutaj był ten długi korytarz, tu robiliśmy rozpierduchę. Spoko, czyli możemy iść tutaj. A tu jest złoże obsydianu, które ominęłabym. Jak to wygląda na mapie w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Okej, tutaj jesteśmy. Co my tu mamy? Może telekineza mi coś podpowie? No nie za bardzo. Chwilowo tak jakby nic tutaj kompletnie nie było. Tędy nie przejdę.
Gula słyszę. Nawet nie dał rady do mnie podejść. A tu jest chyba nasz drugi. No, oczywiście. Hey. Hey. Are you real? The lizards caught you too, huh? Want some mushroom? A w sumie weźmy od niego. Fungus. My favorite. Delicious, huh? Nothing like mold on fungus to make it really tasty. Those are good mushrooms. Are you feeling all right? Brent thinks I'm crazy. I think Brent's crazy. You ever heard the riddle about the goats? The one that's always lying and the one that always tells the truth. One says, he's lying. The other says, he's lying. Or something. But what if they're both crazy? Huh? Then, who'd be lying? This is one tasty mushroom. You get many deceptive goats down here? Places full of lizards. And you want to ask me about goats? Maybe you're crazy. How did you end up here? Lizards tossed me into a cave half dead and left me to die. But they didn't count on the mushrooms. Saved my life. Brought me luck. Never underestimate mushrooms. Find life in death. Manage to live anywhere. Wish I was a mushroom. You wish you were a mushroom? Why, what do you wish you were? A lizard? A tree? Mushrooms will eat both of those up when they're dead. Czy dzisiejszy odcinek będzie się nazywał Grzyby? Maybe. I'm looking for a band of lizards. The hunting troop, right? I know which way they went. And? Why should I tell you? You don't like my mushrooms. So you don't like me. How do I know you're not a lizard? Gościu, zjadłam od ciebie grzyba, to jak mogę ich nie lubić? The lizards don't like your mushrooms, right? I don't like lizards. Doesn't that mean I'm on the mushroom's side? Yeah. Yeah. Follow the steep rocky path up, and then through the big cave. There is a valley, right? That's the way they went. They're looking for new humans. Humans they can make work for them. Stop them. Save the humans. Save the mushrooms. Consider them saved. Okej, stary, no dziękuję bardzo. Wszystko zrozumiałe, naprawdę. Czy ten kryształ może mi zagrażać? Ma trochę inny kolor. Nie wiem, ale jest kolejne złoże obsydianu. Użyjmy sobie many. Mamy dwie odnogi. No nie wiem, spróbujmy najpierw. No tak jak przypuszczałam, tu jest ślepa odnoga. Kamienna płyta. Ja powinnam sobie te kamienne płyty poczytać, ale trochę mi się na razie nie chce tego robić. No i tak. Lepiej się tutaj zapisać. Chociaż... Chciałam powiedzieć, że nie widzę na razie zagrożenia, ale... Jednak widzę. I widzę, że tutaj w sumie już jesteśmy na wyjściu. Tutaj wezmę sobie, wyjmę. Okej, tutaj nic się nie dzieje, nie.
No to dobrze, no to w sumie możemy iść przed siebie. Widzieliśmy pierwszego myśliwego, nawet go pokonaliśmy, więc to jest już naprawdę niezła droga, żeby dojść tam, gdzie trzeba. Podejrzewam, że musimy iść na wprost. O, tu jest kolejny ogr. To zaraz mu pomożemy. Pytanie, czy potrzebuje jakiegoś klucza? Oczywiście. Wartownik. No to mamy kluczyk. Po pierwsze, chciałam tego myśliwego się pozbyć, żeby mi już nie przeszkadzał. Mamy kluczyk. O Jezus, ja nie mam many już. Czemu ta Menda się nie rzuciła razem z tym wartownikiem? Podoba mi się, jak umierają w pozycji stojącej. W sumie gościu sobie chillował tutaj na tym, na kamiennym tronie. To co on będzie wstawał? Tylko teraz będzie mnie straszył, że niby wiecie. Co nam mówi mapa? Aha, już wiem, gdzie jesteśmy. No dobrze. Ma to sens. Kopałam, dobra. Zamek. Siema. It is good to see someone without scaly skin. Can you set me free again? Why are you trapped again? I fought the lizard men, but there are many of them and only one of me. You didn't enjoy your freedom very long. I was captured. Many of them. Tak mi się wydawało właśnie, że to jest ten sam ogr. How were you caught again? I can fight clubs and arrows, but the Saurians used magic. Set me free. I have more revenge to take. You're free. I owe you my life. Let me fight for honor. Let me fight at your side. I'm pursuing, chasing a group of lizard men. Chasing? You want them alive? They're better off dead. With all the Saurians in here, I could certainly use a hand from someone like you. Then we fight together. Lead, and I shall follow. Hey, come with me. I will do that. Możemy go wziąć w sumie, no ja nic nie tracę, że tak powiem, nie? A może nam będzie troszeczkę przyjemniej jednak zwiedzać. Kurde, ten jaszczur, no nie wiem, nie wytrzymam, nie? O, widzę gnomy. To coś zdecydowanie bardziej przyjemniejszego. Okej, wódz jest na dwa strzały. Dobra, stary, rozumiem. Mięta ominęłam przez ciebie. Żartuję, oczywiście, że nie przez niego. No to tak, zgarniemy sobie rzeczy. Smażone mięso. No dobrze, możemy wziąć. Ciebie już przeszukałam. Rzepa. To fajnie. Kuferek na szczęście otwarty. W nim akurat nic ciekawego. Tutaj sporo jakichś rzeczy. Perłowy naszyjnik. Gorzej będzie, jak natrafimy na jakiegoś popiołaka, wiecie? O, to jest to cholerstwo tutaj. A jeszcze chwila. Tutaj coś jest? Może? Niekoniecznie. Jest jaszczur martwy. A, bo tutaj są te dwa grzmoty, jakby.
jeden obok drugiego. Przyznam, że nie zauważyłam. To znaczy, że coś mam chyba nie tak z tym. Ze wzrokiem. No, jest ich więcej. O kurde, stary. Ale ty przypierdzielasz. Siema, panie myśliwy. Dobra, ale tutaj wydaje mi się, że będzie w ogóle ślepa uliczka, nie? Chociaż widzę, że możemy wyjść do góry. To w sumie nie jest tak ślepa, jak myślałam. Ogrzy korzeń, to się może przydać do alchemicznych rzeczy, chociaż ja akurat nie będę takich wytwarzać. No, bo tą roślinkę nie zebrałam sobie. Dobra, tu jest jeszcze drugie ciało. No widzę, że na razie żaden z nich nie ma tego, po co tutaj tak naprawdę przyszliśmy. To są martwe jaszczurki. Dobra. A to ciekawe. No tą drogę to już poznajemy, no nie? Gorzej, jeżeli te jaszczurki zostały zabite przez popiołaka. To by oznaczało, że musimy się nim również zająć. Ale w sumie mamy przyjaciela do pomocy. Więc też nie powinno być tragedii. Coś tutaj jest? Jeszcze rośnie? No coś jest. Fajnie mieć towarzysza w sumie. Brakowało mi trochę. Jest też kuferek. W sumie tutaj jest gdzieś popiołak, bo my go słyszeliśmy kiedyś, jak żeśmy tutaj biegali w okolicy. Dobra, niestety start again. O, nie było to zbyt trudne. Rozumiem. Bursztyn mamy. To się może przydać. Dobra, wyciągnijmy telekinezę. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę. Mogę też iść wyżej, a mogę też iść niżej. W sumie wylazłam sobie już z tych bagien. Jest popiołak. To jest ten moment, kiedy nie będziemy mieli lepszego w sumie już wyposażenia za bardzo, jeżeli chodzi o czary. Więc wypadałoby sobie z nim poradzić. Kurde, stary, ale mu przywaliłeś? No dobrze. Ale jak widzicie, cała mana poszła na takiego popiołaka. I chyba tutaj wygląda na to, że no nie bez powodu te ciała tych jaszczuroludzi leżą. Bo to już nie jest pierwsze ciało, które spotykamy. Wręcz już którejś z rzędu. Dobra. Ale fajnie wiedzieć, że możemy już bić w sumie wszystko. Znaczy nie dziwi mnie to. Jakoś bardzo. O, jest Eldrick. Mamy w takim razie ponowne spotkanie. Co robisz tutaj? Weren't you going to enter the volcano with the Inquisitor? Have you found anything there? I'm following a troop of Saurians. Down towards the Hunter's Hut. If you hurry, you can still catch them. Okay, dzięki, stary.
Fajnie, że go w ogóle nie zdziwiło, że mam koło siebie przyjaciela. Ale w sumie czemu miałoby go to zdziwić, jak jesteśmy tak jakby w pokojowych tutaj, no, jak to się mówi, stosunkach, nie? Dobra, wyciągnijmy sobie od razu pocisk, ponieważ tam podejrzewam, że jest jadka jedna wielka. No. Nie jest dobrze. Bardzo dużo ich tutaj. Fajnie by było nie bić, wiecie. Henry'ego. Yes. Now I have to go into the volcano. Be careful. There are many Saurians there. Bad humans too. Don't worry. Those humans are on my side. Fight well, my friend. You too. Win back your honor. My honor is met. Now go alone. Finish what started long ago. Dobra. Ciekawi mnie... O nie! Rufo niestety zmarł. Have you seen these lizard men before? Where did they come from? They're coming from the ruins. Well, we got lucky with these. If Rufo hadn't warned me, I'd have been dead too. Jezu, nie chciałam brać nic na sprzedaż. These lizards just came waltzing in here. Thinking they can kill me. Enslave is more like it. Enslave? No one enslaves me. Geigers, lizards, wherever you go, there's always something. Dobra, nic mnie nie możesz nauczyć, bo ja nawet nie chcę nic wiedzieć. No, to wypadałoby sprawdzić tą mapę, nie? Kompletna mapa wyspy? Nie. Sprawdźmy te wszystkie mapy. No, to jest ta mapa, nie? Tak mi się wydaje. Wiecie co? Zrobimy tak, że się tepniemy do wulkanicznej twierdzy, bo nie będę już stąd latać. To jest bez sensu. W sumie to przydałoby się pójść na ten, nauczyć many. Plus 10. Zróbmy to. Jak już tutaj jestem. Nawet moglibyśmy się pokusić o to, żeby się przekimać chwilę. Tutaj musimy pamiętać, że mamy do uratowania wulkaniczną twierdzę. Ale na razie się tym nie zajmuję, ponieważ wypadałoby się zajmować fabułą. Witajcie, mistrzowie. Jest Vitus. Mana. I want to increase my magic power. Empty your spirit. Dobra, dobra, wiemy. I piątaka, jeszcze jednego. Well done. Spoko. Czy powinnam to już wykorzystywać też w alchemię pomału? Ale jeszcze się wstrzymam trochę z alchemią. Na razie sobie podrasujemy manę jeszcze punktami. Widzę, że tutaj nie było zbyt ciekawie. Myślałam, że może łóżko znajdę, ale nie widzę. Także... chodźmy stąd w sumie. Mikstur mi raczej też nie brakuje, więc... nie wiem, spróbujmy zrobić to normalnie. No to ciekawe, że właściwie... jest osobne wyjście, to już wiemy skąd te jaszczurki w sumie wypełzły. Bo tutaj brama była cały czas zamknięta. Ale tylko tutaj. A tak, to sobie mogli wychodzić na zewnątrz. No nie powiem, ciekawa sprawa. Teraz pytanie, bo ja nie za bardzo wiem, gdzie ja mam teraz iść. W sumie żeśmy byli tutaj w tych kompleksach dosyć nieźle.
ale znaleźliśmy jakąś mapę. I teraz pytanie, jak ja sobie ją otworzę? No nie otworzy mi się niestety. Trzeba ją otworzyć ręcznie. Umocnij pod wulkanem. Tak naprawdę to jest dopiero początek. No nie wiem, zobaczmy. To mogę poczytać w ogóle teraz? Nie mogłam wcześniej chyba. I am Ursigul, Lord of the Titans, Lord of the Saurians. In the time when the gods came, the darkest of them spoke to me. I heard his words and followed him. Dark God. Great. No, bardzo super. Szkoda, że ta mapa się automatycznie nie otwiera. To by było 1000 razy lepsze. Serio? Wy się tu bijecie? A tu się otworzyło? Co tu się stało? Ludzie spadli tutaj z tego, z nieba. Tu się chyba otworzyło. No, i to jak byk? Dobra, stary, rozumiem. Idę do Inkwizytora, bo nie wiem, co on mi powie. To czytaliśmy? Jak najbardziej. Have you found a way to open the drawbridge? We must get inside. I haven't found a way to open it, but I found a map of all the caves. Let me see it. Look, here. The drawbridge can only be opened from the inside. There is no direct access, but this map shows their defenses are weak at one point in the wall. We could breach it. Here, take your map. Come with me. Dobra, czy ty idziesz tutaj? Idziesz tutaj, dobra. To tutaj się otworzyło wcześniej, bo tego nie było. We must keep moving. No, bo tu są rzeczy, wszystko jest. No, i Inkwizytor dostaje w ciry. Kurde, ale mu zawalił. Dobrze, jeju. Here it is. We have to get through this wall. It is the weakest point in the fortress. Getting through it still isn't going to be easy. Ethan is the man for this job. Go to him. Tell him to breach the wall here. Once Ethan has breached the wall, we can penetrate these defenses. What needs to be done? Go. Tell Ethan to make a hole in this wall. If we breach these defenses and get inside this fortress, we can unravel its secrets. Dobra, stary, rozumiem cię. Tutaj się będziemy przebijać? Trochę XD. No, ale trudno. Kolejny amulet. Ja w ogóle ja nie wiem, czy ja mam coś lepszego w ekwipunku, czy nie. Nawet nie chcę się za bardzo sprawdzać. Jest Ethan. You must go to the Inquisitor. Yes, sir. Take your pickaxe with you. What needs doing? We have to make a breach. We can break down the wall into the crypt. Hurry up, the Inquisitor is waiting for you. I'm on my way. Dobra, ja sobie poczytam przy okazji. I am Ursigor, the Damned. This is the fortress which was built according to my command. Yet now it has become my tomb. Thus will I rest with the Titan until the end of all things. Ursigor is buried somewhere in this temple. No to wychodzi. My, moi drodzy, ja widziałam, że tutaj jest jeszcze jedna ściana, przez którą my się możemy osobiście przebić. I to jest ta tutaj. A tu można coś postawić. Nie, nie możemy się przebić. Czyli musimy się najpierw przebić przez tamtą. Chyba, że Inkwizytor mi da nagle posążek. Ethan is tunneling through that wall. Good. It is in our favor that the defenders of this fortress must have dwindled in numbers. We can breach their defenses almost unopposed. What do we need to do now? Come with me.
I'll show you. Dobra, pewnie mnie zaprowadzi pod ten piedestał. Bo tutaj za bardzo już nie ma gdzie indziej iść. No właśnie. Let's try this door. Do you want me to break it down? I found this statuette. I suspect it will help us open the door. Place it on the altar and get ready. Dobra, stary, rozumiem. Co to jest? Sakiewka. No dobrze. Ale tu jest rozpindol. Ja nic nie widzę. Chyba człowieka naszego zabiłam, nie? Albo jeszcze, że ludzie go zabili. Kurde, no przecież ja nie wiem. Co tu się dzieje, że nie idzie strzelać w tych... Tyle zwłok, że się nie da strzelać. No, zabiłam naszego człowieka. Inkwizytor na pewno jest ze mnie dumny. Miałam kończyć odcinek, ale mi się bardzo dobrze gra, więc na razie będziemy tutaj robić rzeczy. O, poczytam sobie. No nie! Nothing you really want in life is easy. There is more information to be had here. Before we advance, we must learn as much as possible. To daj mi przeczytać, stary. I am Ursagul, lord over the Titans. This is my power and my station. My servants shall take by... No, that's my... Or it... Damn, the final sentences are illegible. This isn't taking me anywhere. Have you read everything? There were parts I couldn't decipher. Then we must plug those gaps with intuition. Let us take the knowledge we have and enter the crypt. Come. We must go to Ethan and use the breach to enter the fortress. Dobrze. Przez wyłom już sobie przejdziemy w kolejnym odcinku, podejrzewam. Ale się tam możemy już przejść. Trochę słabo, że zabiłam jednego z naszych. No ale życie wymaga poświęceń, co? Jak stoimy z nowym poziomem? No, jest całkiem nieźle, ale jeszcze trochę, nie? No widzę, że wejdę, ale łodzikiem chyba. Dobrze, moi drodzy, to wydaje mi się, że zakończymy. Za chwilę może, bo Inkwizytor może coś powie. Przy okazji. I wtedy będziemy mogli skończyć. Powiesz coś? Ethan? How are you doing? Have you managed to make a breach? Hopeless. I haven't managed more than this little hole. The wall is just too big. Well, there is a hole in the wall, but no one's gonna fit through there. There is only space for someone who has the Nautilus spell. You must go through and open the drawbridge. Let us defeat the defenses and uncover the secrets that lie inside. I will gather our people outside the gate. Dobrze, no to tak jak myślałam, będziemy przechodzić łodzikiem. Moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. O Jezu, jak ja ruszam tym mikrofonem. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla was ten film. W kolejnym przechodzimy tutaj łodzikiem i zobaczymy, co nas czeka dalej. Dzięki i cześć.